pokoje. I tu było przejście do drugiego pomieszczenia. A, że takie małe. Tak. Tak, małe z tego powodu, żeby po prostu nie było, było mniejsza możliwość zasypania się tego bunkra. I bez powodu to jest metal, to jest metalowe. Bo ogólnie on jest na górze przykryty betonowym płaszczem, a te metale były stosowane po to, że w momencie jakby na przykład dostała bunkier pociskiem na przykład, to po prostu, żeby się nie osypało na głowę. Ten metal, nie mówię, to wzmocnienie, to właśnie po to, że w momencie jak na przykład bomba spadnie w okolicy czy na bunkier, żeby na ludzi, którzy są w środku, nie spadło. No żeby oni byli chronieni. Z tego w sumie się wyjście. Zresztą widzisz, jaki to właśnie jest mur. To jest mur zbrojony w ogóle w tym miejscu. Także tutaj mogło być od 6 do 12 osób i tam było chyba działko. Patrz, jak jest. Z magazynem. Tutaj było całe pryczy zrobione. I to było chyba na zasadzie na 3 wysokość, więc ona jest tutaj nad sobą. Więc maksymalnie chyba mogło spać, nie wiem, 4 czy 6 osób na raz. Reszta na warcie była. Znaczy te bunkrony nie siedzieli cały czas na warcie, tylko one były, wiesz, w momencie jak pojawiło się zagrożenie, to oni tutaj wchodzili. Gdzieś nie zachowało się jakoś bardzo dużo napisy, ale tutaj nie da się tego czytać, ale to są jeszcze stare po niemieckie napisy. Podobno ktoś je odświeżał możliwe, ale to są miejsca starych, klasycznych. W czarnym piecu są odświeżone. Znaczy wiem, że niektórych odświeżali i też między innymi te kotwy są po to, żeby jeszcze od środka zabezpieczyć drzwi, żeby nie dało się ich wysadzić, bo były jakby jedne, drugie drzwi. Były jedne grubsze, drugie były trochę cieńsze. Tu masz wszystkie instalacje typu na przykład, nie wiem, tu generalnie prądu nie było doprowadzonego samego w sobie jako światło chyba. Chyba coś było tego typu. A tutaj na przykład kable dochodziły, więc tutaj jak masz takie miejsca, to dochodziły kable, żeby nie było szybka, to wszystko było połączone łącznością. Pozycja ucztanecka zaczynała się w okolicach Starych Jabłonek, a kończyła się w okolicy Pasynia. To jest w ogóle jako ciekawostka. Także to jest jeden z najbardziej typowych bunkrów, bo ich było prawie 100, pamiętam, kilkadziesiąt procent. Takich jak tamten było H15, ale ten w ogóle akurat jesteśmy przy tym, bo to jest najmniej typowy bunkier w ogóle na całej pozycji. Najmniej typowy bunkier, bo to jest jedyny w swoim rodzaju bunkier na pozycji ucznej. Bo normalnie te bunkry były ciut mniejsze, bo mniej traf przy tych koncernie, gdzie były siedzieli strzelce. Ten różni się tym, że w tym bunkrze masz wybudowane coś w rodzaju garażu. To jest właśnie te pomieszczenie tutaj. W tym pomieszczeniu, na przyczepkę drzwi. Czyli w razie czego, jak na przykład się zawaliło częściowo, tu jedną półkę mogę otworzyć. No. To w tym pomieszczeniu stało na takim, nazwijmy to przyczepie, działo, które mogłeś w każdą stronę odwrócić. Bo karabin miał ograniczoną możliwość strzelania po prostu przez otwór. No tak. A w tym normalnie mogłeś wystawić i odpadwalić w tą stronę. To było takie pomieszczonko. Aha. Gdzie stało działko i to jest ta różnica względem innych bunkrów. W innych bunkrach tego pomieszczenia nie miałeś. Ten bunkier na przykład w ogóle nie miał tej końcówki w tym miejscu. Był o te 3 metry krótszy. Tu ogółem przejścia są niskie. Kurde, jakie sople w ogóle tutaj są. Że kurde. Tak, bo to wszystko było ścieka tędy. Tu się woda dostaje, bo on jest nieszczelny. Z tego powodu, że on był wysadzony częściowo. No. No ciężko tutaj przyjechać. To jest kolejne pomieszczenie, bo główne wejście do bunkra było w tej okolicy. Tu jeszcze się zachowała blacha jeszcze. Tak. Nie wycięli ci. I widzisz, ona jest taka, że można do niej strzelać. Bo ona jest, ostrzał z karabinu wytrzyma. Mhm. A, dobra. I były dwie obok siebie takie kratki. Bo jedną masz tu, drugą masz od drugiej strony zobaczone. Rozumiem, bo ja myślałem, że oni się wystawiali. Do bunkra. I w momencie, jakby się dziwnym trafem wróg dostał do bunkra, to oni napierdzielali przez to okienko do niego z karabinu. Bo to były zamykane drzwi. Zresztą widzisz, to było zbrojone. No, to było nieźle musiało być. Kurczybek. To jest bodajże metr... Te bunkry często miały około 1,20 m. To było jako takie chyba... Tu też między innymi mógł karabin stać. Mhm. A tu też było jako drugie wyjście, bo były jakby dwa wyjścia obok siebie. To też było inny bunkier. A tu tak naprawdę cały czas się ciągnął bunkier. To był cały czas bunkier.
A nie ma, widzisz. Mm-hmm. Widzisz, jakiej grubości był strop. O kurde. No i kafelka, co tam leży, co ci pokazywałem, to była właśnie stąd poleciała. No tutaj musieli podłożyć. Taki, że to na przykład, widzisz, zachowała się jeszcze częściowo, jak to wyglądało, jakie to było wielkości pomieszczenie. To były, w tym miejscu były trzy takie, nazwijmy to kolokwialnie, strzelnice. To były takie miejsca, gdzie siedzieli strzelcy i napierdzielali. A one zostały wysadzone, to się dowiedziałem. Zresztą tutaj były drzwiczki zamykane, zachowała się sztaba. Mm-hmm. One zostały wysadzone. Tu jeszcze zaraz masz pomieszczenie. No, one zostały wysadzone z jednego powodu, okazało się. Bo w miejsce, gdzie siedzieli strzelce, były tak zwane płyty przeciwpancerne, które były odlewane z różnego rodzaju metali szlachetnych. I co, oni na czołgi szło? Nie, nie, nawet nie chodzi o czołgi, tylko temat jest taki, bo ludzie się zastanawiają, dlaczego wysadzili akurat tą część, a nie inne części. Że przecież to nie było w ogóle totalnie, tu nic nie mogło być takiego, co na przykład, nie wiem, jakby się w ręce ruskich dostało, to byłoby w ogóle niemile widziane. Ale pojawił się pomysł i to ten pomysł jest najbliższy prawdzie. Tu były płyty przeciwpancerne. To była taka gruba płyta, powiedzmy takiej grubości, ciężka, która potrafiła ważyć parę ton stal, taka płyta, z takim okienkiem strzelniczym, odlewana z metali szlachetnych. I po prostu one były tak zamocowane, że nie było tego normalnie w stanie wyjąć, nie byłeś w stanie tego odciąć. Więc, żeby to odzyskać, tu były, z tej strony, gdzie były płyty przeciwpancerne, były podkładane ładunki wybuchowe, żeby to wysadzić w powietrze, bo łatwiej, bo to i tak szło do przetopu. No. Więc łatwiej było to wziąć do przetopu, zapakować, jak było na przykład w kawałkach mniejszych, takich ważących na przykład kilkadziesiąt kilogramów, wrzucić na przykład, nie wiem, na ciężarówkę czy na coś i to wywieźć, niż taką płytę, która miała kilka ton, zapakować. Musiałbyś ściągać, nie wiem, jakiś sprzęt. Były w teorii dźwigi w tamtym okresie, musiałbyś ściągnąć, nie wiem, kilkudziesięciu ludzi, żeby to podnieśli. A tak w takich mniejszych kawałkach. I po to, żeby to odzyskać, te części bunkra zostały wysadzone. Bo tu cały czas widzisz. Tu była jedna strzelnica, tu była druga strzelnica, a to w środku to jest ta trzecia z tego. Ale zobacz, tu masz jeszcze jedno przejście tam dalej z drzwiczkami. Tak, tu była chyba trzecia strzelnica z tego, co pamiętam. Kurde, to on wielki jest. Tu były dwie, z tego, co pamiętam. No, no nie należy do najmniejszych. Tak, to jest trzecia strzelnica. Ta się mniej więcej zachowała. Widzisz, to jest dokładnie takie miejsce. Tu miałeś taki kasetowy... O, patrz, tu masz jeszcze... To było właśnie te wejście, co mówiłem. Co od drugiej strony patrzyliśmy, no. Pokazywają, że mogli strzelać. A stąd mogli strzelać w stronę drogi, pod różnym kątem. I na przykład to, że to jest takie schodkowe, to było celowo zrobione, bo jak na przykład strzelali z odległości, to od tych schodków było większe prawdopodobieństwo, że się odbije, niż na przykład jak był ten otwór, no po prostu tak. Równy. To, z tego co pamiętam, to... Takie elementy jak ten, to było zapasowe wyjście z bunkra. One były zasypane piachem na przykład, który się opierał o drzwiczki. Jak otworzyłeś drzwiczki, piach wsypywał się do środka i mogło się wyciągnąć ten byt. I to była jedyna strzelnica, która się zachowała, z tego co kojarzę, ale te były troszeczkę inne. Bo to były trzy strzelnice, które zachowały. Rowy są tutaj nie bez powodu. Okopy to są jeszcze? To są okopy. O kurde. To, o czym ci mówiłem, to coś, co na zwykłego człowieka wygląda jak studzienka. To jest to wyjście z bunkra? Nie, odpowiadam, to nie jest studzienka. To jest tak zwany garnek Kocha. Czyli? Garnek Kocha to był rodzaj czegoś, co wyglądało jak studzienka. Zobacz, że tu masz drzwiczki. Tu były drzwiczki. No. To było przykryte kopułą i w tej kopule miałeś takie otwory, przez które mogłeś strzelać. To był taki coś w rodzaju takiego mini bunkra, mini punkt oporu, w którym siedział jeden żołnierz z karabinem. I garnki Kocha były porozrzucane po okolicznych lasach. Że w razie czego mógł się ktoś schować i... I w środku siedział żołnierz, na przykład jak nadchodziły wrogie siły, i strzelał po prostu jako punkt oporu, bo był chroniony w tym. No. A po drugie, jak na przykład dajmy na to taki bunkier, słyszał, że słychać strzały z okolic garnka Kocha, wiedzieli, że coś się odpierdziela, że trzeba mobilizację. I nierzadko w garnka Kocha, które były bliżej takich bunkrów, była łączność. I w razie czego ostrzegał, że słuchajcie, idzie to i to. Także ja myślałem, jakby te okopy były częściowo odnowione kilkanaście lat temu.
Ale to są autentyczne kopy, zresztą widzisz. Okop wchodzi do garnka Kocha. No. Dokładnie. Także to jest taka okolica. To jest moim zdaniem jedno z ciekawiej zachowanych miejsc, mimo że bunkier został wysadzony, co z tej strony widać, bo ten bunkier, widzisz, powinien sięgać do tego drzewka cienkiego. Do tego miejsca był bunkier oryginalny. I całej tej ściany nie ma. Ale tego już z drogi widać. Tu widzisz, okopy wchodziły dokładnie do bunkra, między innymi odchodziły w drugą stronę. Kurde, wielki był. Tu kolejny garnek kota. Aha. Kurde. Właśnie ja generalnie, dopóki nie zacząłem się to interesować, ja też bym powiedział, studzienka. No. Tylko między innymi te kopuły poznikały, bo kopuły z tego co pamiętam też były metalowe. To jest z góry bunkra, to jest z góry bunkra. To przy drodze to jest z góry bunkra. No to już nieźle poleciało. To generalnie musiało być co najmniej kilkadziesiąt kilogramów materiałów wybuchowych, jakichś kilkaset, żeby to powietrze, bo to było w skrajnych momentach miało 1,20 m. No. Zresztą zobacz, jak tam idzie ściana. Zresztą zobacz, że to się w ogóle nie rozpadło całkowicie, tylko kawałek odpadł.